Cześć. Witajcie na kanale Ptasie Gra. Ja jestem Ptasiek. A przed wami otwarcie serii gier, którą chciałem uruchomić na moim kanale, ale jakoś tak nie było okazji, albo ja nie miałem odwagi. To jest seria gier retro. Tak, umówmy się, że to są gry retro, bo to będą zarówno stare gry, jak i nowe gry, ale utrzymane w takiej stylistyce retro. I jako pierwsza na tapet pójdzie gra pod tytułem Tiny Football. Mamy Mistrzostwa Świata, w związku z tym możemy sobie zrobić turniej w piłkę nożną. No to co, nie będę przedłużał. Jedziemy. Turniej Mistrzostwa Świata. Przepraszam. Gdzie mamy Polskę? Mamy Polskę. Ja w tą grę prawie w ogóle nie grałem. Więc będę lamił strasznie. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Mam wrażenie, że gra jest troszeczkę za głośna, już ją sobie zciszyłem. Co mamy? Dania, Tunezja, USA, Urugwaj. Ale to nie my tutaj gramy. Tunezja wygrała ze Stanami 3-0, proszę. Dania, Urugwaj 2-0, to też niespodzianka. Australia, Kamerun, Maroko, Kanada. Ta gra, bo o tym nie wspomniałem, ta gra strasznie mi przypomina grę, w którą ja się zagrywałem bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze w ubiegłym wieku. Nazywała się Microprose Soccer. I mam wrażenie, że to akurat ten Tiny Football to jest w miarę nowa gra, ale jest bardzo mocno wzorowana na grze Microprose Soccer. Jeżeli ktoś pamięta, zostawcie łapkę w górę. Proszę, Szwajcaria wygrała z Niemcami, Ekwador z Senegalem, Francja, Anglia, Iran, Ghana, Korea, Kostaryka, Argentyna, Portugalia. Uuu, Argentyna dostała w plecy. Mam nadzieję, że to jest dobry prorok, jeżeli chodzi o jutrzejszy mecz Polski z Argentyną. Walia, Japonia, Arabia Saudyjska, Katar. O, Polska z Hiszpanią. No to zaczynamy z grubego C. Już się boję. Czusnaj, Rybis, Glak, Pichecz, Dawedowacz, Medur, o Jezus, kto... Lewandowska nawet u nas gra. Graj mecz. Nie będziemy tutaj nic ustawiać. Ja na razie muszę się nauczyć grać. Losowanie. Hiszpanie zaczynają. A, już zaczynamy faulować. Prosto w bramkarza. No niedobrze. Aj, odbiła się od nas piłka. O, i faul w polu karnym. Lewandowska. Jeszcze trochę jej się nauczę, tak. Laga na Robercika. Aj, powalili naszego Robercika. Panie sędzio, to był faul. Zupełnie nie wiem, w którym momencie tutaj strzelać, ale mam nadzieję, że kibicujecie. Już przerwa? Za krótkie te mecze. Posiadanie więcej miała Hiszpania. Strzały 1-1, celne 1-1. Rogów nie było.
No, jak zostaniemy przy 1-0, znaczy przy 0-0 z Hiszpanią, to będzie dobrze. Oj, to mogła być bramka. Nieładny wślizg z tyłu. I kolejny faul Polaków. Brzydko gramy, brzydko gramy. Najważniejsze... Laga na Robercika się nie sprawdza. Dobrze, że przed polem karnym, a nie karny. Róg? Panie sędzio, VAR, ja poproszę VAR. Oj, oj, to było brutalne. Będzie kartka. Widzę, że tutaj nie można za długo z piłką przy nodze biegać. Koniec meczu, 0-0. Nie przegraliśmy meczu otwarcia, to jest najważniejsze. Jeszcze jesteśmy w grze. Zobaczmy najlepsze sytuacje, powtórka. Wojtek Strzęsny? Jak on się tam nazywał? O, i Chorwacja z Belgią 0-0. To w tej grupie się może jeszcze wszystko wydarzyć. Maroko, Kamerun. Kanada, Australia. Ekwador, ho, Ekwador z Niemcami wygrał 3-0. Niemcy jadą do domu. Niemcy poza turniejem. Dwie porażki, proszę. Iran, Anglia. Iran przegrywa, Anglia wychodzi na prowadzenie w grupie. Francja 2 punkty. Korea Południowa 6 punktów, Kostaryka odpada, Portugalia, no, będzie miała ciepło. Arabia Saudyjska z Japonią przegrywa, tutaj wszyscy po 3 punkty, ale wyrównana grupa. Zresztą, co to za grupa? Japonia, Katar, Walia, Arabia Saudyjska. Brazylia, Holandia, Serbia, Meksyk. Meksyk wygrywa z Holandią, niespodzianka. A Brazylia przegrywa z Serbią, to jeszcze większa niespodzianka. A teraz my gramy z czerwonymi diabłami. Cash, Malak. Jedziemy. Może w końcu strzelimy jakąś bramkę. Ja naprawdę mam 10 minut w tej grze przegrane, zanim odpaliłem streama, więc wybaczcie mi. Aj, myślałem, że może wpadnie. Słupek! Łoch! I Wojtek Szczęsny nas raduje. Ratuje. Aj, misklik. Nie tak to miało być. Czy to będzie rzut karny? Nie. Czerwona kartka! Pichecz, kimkolwiek jesteś. I jeszcze rzut karny.
ale obroniamy! Tu się jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Chyba muszę dłuższe te mecze zrobić. Belgowie zaczynają. Laga na Robercika zawsze działa. Aj. Kartka, kartka, to musi być kartka. Za mocno. Ajajaj, minimalnie. To była szansa, a Jezus Maria. Nie mówcie, że druga żółta kartka. Czerwona. Laga na Robercika dalej działa. Belgowie faulują, nieładnie grają. Sam na sam. Wybijmy tą piłkę, wybijmy. Koniec meczu, 0-0. No nie postrzelaliśmy sobie tutaj za dużo. Zobaczmy najlepsze sytuacje. Słupek nas tutaj uratował. Mieliśmy dużo szczęścia w tym meczu. O, i tu ten rzut karny. Ale Wojtek szczęsny na posterunku. Obroniony i dobitka obroniona. Mam nadzieję, że lubicie tego typu gry. Siedemnaście strzałów Belgów na nasze cztery i 17 celnych. Wszystko wybronione. No nic, zostaje nam ostatni mecz, tak? Z Chorwacją. Urugwaj wygrywa z USA, a Dania z kompletem punktów. Kanada, Kamerun 0-0, Australia, Maroko 2-0. Awansuje Maroko, proszę, cóż za niespodzianka. I Kamerun. Niemcy przegrali trzeci kolejny mecz. No takie mistrzostwa świata to się chyba jeszcze nie zdarzyło. Senegalem. Szwajcaria przegrywa z Ekwadorem i to Ekwador awansuje dalej. Anglicy wygrywają z Ganą, 7 punktów. Francja remisuje z Iranem i dzięki temu Iran awansuje. Argentyna 6 punktów, Korea Północna, Południowa 6 punktów, Portugalia, Kostaryka odpadają. Ta grupa w ogóle mnie zadziwia. Katar, Walia, Arabia Saudyjska i Japonia nie dostają się. Meksyk, Brazylia, Serbia, Holandia nie weszła. No nic, no my gramy o wszystko. Czy my możemy zmienić taktykę? Tutaj? Teraz? Gdzieś?
A tak. Grajmy 4-4-2. No 4-4-2 mamy teraz. Może 5-3-2. Szczusnaj w naszej bramce. Ciekawe te nazwiska. Okej, okay, losowanie. Kto wygrywa? O, i pierwsza groźna akcja. Laga na Robercika, nigdy się to nie zmieni. Aj, piękny strzał Roberta. Oj, czyżby rzut karny? Mamy rzut karny. Żeby to nie było szansa, a Jezus Maria. Tak, proszę Państwa, mamy pierwszą bramkę na mistrzostwach. Robert płacze. Robert płacze tak jak niebo nad stadionem. Ale muszę przyznać, że jak zmieniłem taktykę, to jakby jakoś lepiej mi się gra. Czerwona kartka, no nie, znowu gramy w osłabieniu. Nie tak to miało być, nie tak to miało być. Ależ emocje! Wybijamy daleko piłeczkę. Uff, koniec pierwszej połowy. Wchodzimy prowadząc 1-0. Lewandowska bramka w 10 minucie z rzutu karnego. 45 minut dzieli nas od szczęścia i od awansu z grupy. Oby już bez kartek, oby bez kartek. Panie Turku, kończ pan to spotkanie. Laga na Robercika. Aj! No nie, no nie, panie sędzio, panie sędzio. Nie gwizdziemy tylko w jedną stronę. Wybijmy piłkę do przodu. Kolejny faul. I znowu kartka. Ale cenne minuty spotkania upływają. Tam był rzut karny. To ja bym prosił o VAR. Koniec spotkania. Wygrywamy mecz. Wychodzimy z grupy na 100%. Co prawda nie wróżę nam wielkiej przyszłości, jeżeli chodzi o playoffy, ale z grupy wyszliśmy. Zobaczmy jeszcze raz te najlepsze akcje. Rzut karny, bramkarz wyczuł Roberta, ale jednak piłka wpadła do siatki.
To za dużo czerwonych kartek zbieramy. Natomiast nasz bramkarz jest chyba najlepszym bramkarzem w turnieju. Takie mam wrażenie. Tyle sytuacji, ile on wybronił. Z Belgami 17 strzałów na bramkę. I po trzech meczach czyste konto. Tutaj była ogromna szansa, ale nie udało się. Ach, tego szkoda. Proszę, 7 strzałów na bramkę. 6 fauli. I Polska z pierwszego miejsca wychodzi z grupy. Belgowie żegnają się z turniejem, tak samo jak Chorwacja. Razem z nami wchodzą Hiszpanie. No i proszę, i od razu z Danią. Zagrajmy tym szczęśliwym 5-3-2. A czemu dwóch glaków mamy? I dwóch medurów? Chyba coś się popieprzyło ze składami. Ale to nieważne. Nie mamy Roberta Lewandowskiego. Player selection. Ach. Coś mi tutaj nie wyszło. Oj, Duńczycy grają ostro. Ale my też. Oj! No to musi być kartka, to musi być kartka. Niestety tylko żółta. Taktyka Lagarde na Robercika. Oj, cóż za nieszczęście. Pierwsza stracona bramka. Czy Polacy bez Roberta dają radę to odrobić? Ach! Poszła szybka kontra. Trochę mi się mylą te stroje, muszę przyznać. Czy my możemy zrobić jakieś zmiany? Jak się robi zmiany? I 2-0, 2-0. No tak, Polacy bez Roberta Lewandowskiego. Próbowałem zrobić zmiany. Nie mam pojęcia, jak się robi zmiany. Aj, za mocno sobie podałem. Ale widzę, że to też jest sposób. Teraz troszeczkę chaosu wdało się w naszą grę. Laga na Robercika. Czy z tej pozycji damy radę strzelić?
Ja dalej nie wiem, jak się robi zmiany. Wybijmy tą piłkę, wybijmy tą piłkę. Słupek! Koniec meczu. Polska przegrywa 2-0. Jednak mecze bez Roberta Lewandowskiego nie wróżą dobrze naszej kadrze. Walczyliśmy, było dużo chaosu, ale jednak Dania okazała się mocniejsza. Tutaj błąd naszej drużyny, ale udało się wyprowadzić piłkę. I kolejny słupek. Dania zdominowała ten mecz, ewidentnie. Mieliśmy więcej z posiadania piłki, ale w strzałach, Dania nas ewidentnie zdominowała. Ach, no trudno. Żegnamy się z tym mundialem. Zobaczmy, kto wygra. Dania z Maroko. No łatwa droga. Dania wygrywa. Ekwador w karnych. Iran w karnych z Katarem. Kamerun przegrywa z Hiszpanią. Dania z Ekwadorem. O, i Dania w finale. Iran z Hiszpanią po karnych wygrywa. I finał Dania, Hiszpania 2-2, karne na korzyść Danii, więc odpadliśmy z mistrzem świata. Tak, taki to był kącik retro, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich gier, zostawcie subka, zostawcie lajka, dajcie znać w komentarzu, które gry pamiętacie, w które chcielibyście, żebym zagrał. Ja jestem bardzo chętny do grania w gry tego typu, nie tylko piłkarskie, generalnie gry retro. A na dzisiaj to tyle. Życzę wam miłego dnia i trzymajcie kciuki dzisiaj za Polskę. Dzisiaj ważny mecz z Argentyną. Polska górą. Trzymajcie się. Cześć.